Moim dzisiejszym gościem na stoisku Białego Kruka jest pan Adam Bujak, autor zdjęć do albumu Święta Rodzina z tekstem księdza profesora Waldemara Chrostowskiego. Panie Adamie, co czytelnicy znajdą w tym albumie? Znajdą właściwie najważniejsze wizerunki. O tym się mówi właśnie, że Święta Rodzina właśnie pokazujące w różnych miejscach Polski, ale nie tylko, i świętego Józefa przy pracy jako stolarza, Chrystusa też tak pomagającego stolarza, pomagającemu stolarzowi, czy nauczającego Chrystusa, czy Matka Boża wreszcie, która znajduje swojego Chrystusa, który naucza Żydów. No, wiele takich obrazów jest, których właściwie nie spotykamy na co dzień, bo one są nieraz w pięknych, prowincjonalnych kościółkach. A tutaj są zebrane, gdzie właściwie pokazujemy te wizerunki, moim zdaniem najcenniejsze, najpiękniejsze, i te, które mówią o tej najcudowniejszej rodzinie świata. Czy można powiedzieć, że ten album to jest taki poradnik tego, jak można odczytywać te wizerunki, bo nie tylko piękne zdjęcia, ale także niezwykle ważny tekst księdza Chrostowskiego. Czy po lekturze tego albumu będzie nam łatwiej dostrzec to, co powinniśmy na tych obrazach? Mi się wydaje, że ksiądz profesor jest obok mnie, on się powinien powiedzieć na temat swojego tekstu i na temat sensu stworzenia tego typu książki. Na pewno zadam mu to pytanie. Bardzo zachęcam Państwa do lektury albumu i obejrzenia albumu Święta Rodzina, wydawnictwo Biały Kruk.